Witam, dzień dobry. Jacek Balkan to jest Motodziennik we wtorek. Bardzo serdecznie zapraszam, a dzisiejszy program zaczniemy od firmy Infinity. I zupełnie nowych modeli z serii G. Aktualnie nam panująca czwarta, dostępna od 2007 roku generacja bardzo nam się podoba, zwłaszcza w wersji Sedan. Auto celuje przede wszystkim w europejską konkurencję z segmentu premium i samochody takie jak Mercedes klasy C, BMW serii 3 i Audi A4 oraz japońskiego Lexusa IS. Wszystkie wyżej wymienione konstrukcje dostępne są z szeroką paletą silników. Nawet Lexus oferowany jest, choć niestety już nie w Polsce, w wersji wysokoprężnej czterocylindrowej oraz benzynowej 6 i 8 cylindrowej. A Infiniti ten wspaniały samochód może być nasz pod warunkiem, że pod maską siedzi cudowny. To prawda i kierujący moc na tylne lub wszystkie koła sześciocylindrowy widlasty silnik o pojemności 3,7 litra, co rzecz jasna nie każdemu odpowiada. Zwłaszcza, że dzięki turbosprężarkom połączonym z bezpośrednim wtryskiem europejscy producenci oferują podobną moc przy zdecydowanie niższym zużyciu paliwa i pewnie dlatego już niedługo oferta Infiniti G nieco się powiększy. Oficjalnego komunikatu jeszcze w tej sprawie nie dostaliśmy, ale wiemy, że Firma zarezerwowała w urzędzie patentowym oznaczenia G35H, a więc będzie hybryda G30T, czyli możemy się spodziewać auta z turbosprężarką, prawdopodobnie o pojemności 2 litrów, oraz G22D, czyli z silnikiem wysokoprężnym. Miejmy tylko nadzieję, że firma Renault, czyli pośrednio właściciel Infiniti, nie wygrzebie z magazynów słynnych motorów G9T, nieziemsko awaryjnych o pojemności 2,2 litra. A zmieniając nieco temat, ale przy japońskiej motoryzacji zostając, firma Mitsubishi wprowadzi niedługo również na Pol rynek nowe auto miejskie. Kolt w aktualnej wersji ma już, w co trudno uwierzyć, 10 lat. Powstał na wspólnej ze Smartem Forfour platformie Podłogowej, ale mimo to polubiliśmy ten samochód i trochę żałujemy, że nowa wersja według wszystkich znaków na niebie i ziemi, nie będzie już koltem. Szkoda, będzie za to samochodem zupełnie pozbawionym charakteru. Nowy globalny projekt Auta Miejskiego został zaprezentowany rok temu w Genewie. Nie wzbudził powszechnego zachwytu, a do produkcji seryjnej zostało skierowane auto. Jeszcze bardziej nijakie. Auto będzie produkowane w Tajlandii i na na początku przynajmniej oferowane z jednym tylko silnikiem o pojemności litra i o trzech cylindrach, coś jak Nissan Micra. Przy okazji, auto nieco zmalało. Wyprzedawana właśnie wersja ma 3,87 metry i 87 centymetrów długości, a Mirage jest o 16 cm krótszy. A na koniec tej części programu mamy jeszcze jedną ciekawostkę, tym razem ze stajni Volkswagena. Niespecjalnie nas zdziwiło to, że nowego Garbusa, produkowanego od 98 do 2010 roku, wybierały głównie kobiety. Tego chciał pewnie Volkswagen, mocując wazonik na kwiaty. Zalet 24. klient nosił spodnie, ale nowa generacja nieco te proporcje zmieniła. Kobiety to w dalszym ciągu grupa docelowa, ale męski udział wzrósł z 29 do 43%, a jeśli chodzi o wersje wysokoprężne, nawet do 70%, przynajmniej w Stanach. Do samochodów marki Volkswagen jeszcze w tym tygodniu wrócimy, a teraz zapraszam Państwa na nasz motodziennikowy ranking. Dzisiaj ostateczny kształt karoserii dowolnego niemal samochodu to kompromis między wizją projektanta, obliczeniami księgowych i inżynierów zajmujących się bezpieczeństwem, nie tylko kierowcy i pasażerów, ale również pieszych zwanych niechronionymi uczestnikami ruchu. Jeszcze kilkadziesiąt, ba kilkanaście lat temu, mało kto przejmował się ostrymi krawędziami słupków wysoko poprowadzoną linią zderzaka, czy wreszcie twardymi jak skała grillami, czy tak modnymi w latach osiemdziesiątych podnoszonymi światłami, albo powodującymi ciężkie obrażenia statuetkami, na szczęście dzięki coraz bardziej rygorystycznym testom, m.in. Jura NCAP, producenci zostali zmuszeni do projektowania aut tak, by w razie wypadku z pieszym ten miał jak największe szanse na przeżycie i uniknięcie ciężkich obrażeń. A dzisiaj pokażemy Państwu pięć samochodów, czy raczej pięć konstrukcji najbardziej przyjaznych, zaprojektowanych właśnie tak, by ryzyko było jak najmniejsze. Od czego w takim razie zaczniemy? Od Seatów, Altea, Toledo i Leona. Auta te niektórym bardzo przypadły do gustu. Nie wszyscy jednak wiedzą, że to właśnie w tych samochodach wycieraczki chowają się w słupkach A, dzięki czemu pieszy w razie wypadku nie zahacza o nie ciałem. Rzecz jasna pod warunkiem, że nie pada deszcz. Od strony użytkownika jest to pewna niedogodność. W razie bardzo intensywnych opadów zbity śnieg może zalegać we wnękach. Tak samo jak i lód. Chyba że auto ma podgrzewane słupki, co rozwiązuje problem. Kolejny wynalazek mający poprawić bezpieczeństwo pieszych to poduszka powietrzna. Na ten moment po naszych drogach jeszcze takie samochody nie jeżdżą, ale już niedługo zaczną. Na pomysł wpadła firma Volvo. Nie wiemy tylko, czy V40 będzie miała to urządzenie w standardzie, czy też trzeba będzie za ochronę pieszych dopłacić. Bo jeśli tak, to raczej niewiele osób się zdecyduje. Następny elektroniczny pomocnik również pochodzi z Volvo. Układ rozpoznawania pieszych połączony z systemami ostrzegania o kolizji i automatycznym hamulcem sam zatrzyma w razie niebezpieczeństwa pojazd, dzięki czemu ryzyko potrącenia znacznie spada. Ale jeśli już do niego dojdzie, z pomocą przychodzą nam dwa kolejne odkrycia, niejako narzucone producentom, którzy jak najlepiej chcą wypaść w testach zdarzeniowych. Chodzi o wolną przestrzeń między pokrywą silnika a silnikiem. Jako pierwsze na dodatkowe miejsce zdecydowało się Volvo. Rezygnując nawet w XC90 z jednego silnika, którego głowice były zbyt blisko maski, ta ma sporo wolnej przestrzeni i w razie wypadku deformuje się, pochłaniając część uderzenia. Praktycznie wszystkie współcześnie projektowane auta mają teraz przynajmniej 5 cm luzu. Stąd też między innymi, plastikowe osłony silników stosowane w praktycznie wszystkich konstrukcjach. Jeśli głównym atutem samochodu miał być design i nisko poprowadzona krawędź przedniej części nadwozia, to jest jeszcze jeden sposób. Ładunki pirotechniczne, które w razie wypadku podnoszą kilka centymetrów maski, jednak ma to zastosowanie przede wszystkim w autach drogich z górnej półki. A na koniec jeszcze jeden może i mało efektowny, niemal niezauważalny szczegół. Jeśli przyjrzą się Państwo zderzakom, to zauważą Państwo takie oto wypustki. Nie są one dla ozdoby, wprowadzono je po to, by w razie kolizji z pieszym ten nie został wciągnięty pod samochód, tylko został podcięty, tak by wylądował na masce. I jak zwykle Państwa opinie, komentarze i być może również spostrzeżenia uzupełniające nasz ranking są dla nas bardzo ważne. Serdecznie zapraszam na forum i korzystając z okazji zapraszam też na naszego Facebooka. Facebook.com, Kośnik, Motodziennik. Bardzo dziękuję i zapraszam na kolejny program. Już jutro.